Na program zaprasza Bonimet, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego. Tu mi ciepło, tu mi dobrze, tu się mogę rozmnażać. Tak powiada bakteria do bakterii w upalny dzień. A gdzie ona się rozmnaża? Otóż w wodzie i w naszej żywności. Jeżeli napijemy się takiej wody bądź zjemy taką żywność, może mieć sensacje żołądkowo-jelitowe. I o tym chciałem Państwu dzisiaj troszkę powiedzieć. Objawy zatrucia pokarmowego mogą być bardzo burzliwe albo bardzo dyskretne. Gdy są dyskretne, to czasami nawet nie wiemy, że ten dyskomfort, który nas dotyczy, jest spowodowany przez zjedzony pokarm z dużą ilością bakterii. Ale gdy mamy objawy intensywne, no to już to czujemy bezwzględnie i wtedy musimy trafić do lekarza, gdyż bardzo silna biegunka bądź intensywne wymioty mogą spowodować odwodnienie. Odwodnienie, które szczególnie jest niebezpieczne dla dzieci, małych dzieci szczególnie, oraz dla osób starszych. Wtedy bezwzględnie wymaga to kontaktu z lekarzem, tam otrzymamy odpowiednią pomoc, najczęściej pod postacią kroplówki. I pozornie nam się sprawa zamyka, ale tylko pozornie. Najważniejszym elementem leczenia zatrucia pokarmowego jest nawodnienie organizmu. Oczywiście możemy to robić pijąc zwyczajną wodę, ale lepiej pić napary ziołowe. Dlaczego? Dlatego, że napary ziołowe będą łagodziły stan zapalny. Takie zioła jak kwiat rumianku, liść babki lancetowatej, korzeń lukrecji, prawo ślazu, czy też kwiat nagietka są idealną propozycją w sytuacji, gdy mamy stan zapalny w obrębie żołądka bądź jelit. Więc lepiej się nawadniać ziołami niż stosować zwyczajną wodę. Pamiętajcie Państwo też o tym, że w naszych jelitach w trakcie, gdy mamy stan infekcyjny, namnażają się złe bakterie. I te złe bakterie nie powinny tam być. Więc musimy stosować jakieś surowce, najlepiej roślinne, które sprawią, iż w naszych jelitach pojawią się bakterie prozdrowotne. I te, o których wymieniałem, surowce zielarskie, mogą się do tego przyczynić. Surowce zielarskie, o których Państwu wspomniałem, to surowce znakomicie nadające się również do leczenia stanów zapalnych nie tylko bakteryjnych, ale też innych. Na przykład znakomicie nadają się do leczenia refluksu, wspomagają chorobę wrzodową, żołądka dwunastnicy w terapii, w stanach zapalnych, przewlekłych i ostrych. To wszystko się znakomicie leczy właśnie z użyciem tych surowców zielarskich. Pamiętajcie Państwo, aby w czasie upalnego lata dbać o jakość swojej żywności, bo bakterie w cieple lubią się namnażać. Jeżeli Wam się przytrafi zatrucie pokarmowe, to korzystajcie z naparów ziołowych, dlatego że one są lepsze od normalnej wody, noszą w sobie ładunek przeciwzapalny. Sponsorem programu był Bonimet, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego.